Siostro Modesto, chcielibyśmy usłyszeć o początkach siostry powołania zakonnego w zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Więc urodziłam się 25 grudnia, w same urodziny Pana Jezusa, jako szóste dziecko. Na chrzcie świętym otrzymałam imię Zofia. Mieszkaliśmy bardzo daleko od kościoła, który był pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Moi rodzice byli bardzo pobożni. Zależeli do bractwa świętego Franciszka. Więc pamiętam, jak mojej rodzinie codziennie odmawialiśmy wspólne modlitwy, a w niedzielę chodziliśmy pieszo do kościoła, bo było około 5 kilometrów. Czasem pojechaliśmy furmanką. Jednej możliwości wtedy nie było. Przeważnie wszyscy chodzili pieszo. Ponieważ kościół był pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, chętnie słuchałam kazań, z których dużo dowiedziałam się o tej patronce. Pewnego dnia powiedziałam głośno, że ja też będę jednak zakonnicą. Rodzicom się to spodobało. Prawdę mówiąc, ja wtedy to zupełnie nic nie wiedziałam o życiu zakonnym. Tylko słyszałam na kazaniach opowiadania o świętej Teresie. W dzieciństwie jednym towarzystwem to tylko była rodzina moja. Ta rodzina rozpieszczała, bawiła, ponieważ byłam najmłodsza. Pamiętam, jak jednego razu z gałganków zrobiłam sobie święto taką laleczkę, że czasem się nią bawiła. Kiedy brat to zobaczył, tak to go ubawiło i zaczął wołać głośno na cały głos. Patrzcie, patrzcie, nasza zakonnica ma dzieciaka. Kiedy to usłyszałam, tak się zawstydziłam, że od razu wyrzuciłam tę lalkę do kąta i od tego czasu nigdy już się nie bawiłam żadnymi lalkami. Kiedy moje rodzeństwo opuściło dom rodzinny, zakładając swoje rodziny, ja jako najmłodsza zostałam w domu i na mnie spoczywał obowiązek o rodziców, pomaganie im w gospodarstwie. To były czasy, kiedy na wsi nie było żadnych telefonów, ani radia, telewizji, więc mieliśmy w domu dużo czasu na modlitwę. Słuchaliśmy zawsze pilnie kazań, bo to były dla nas jedyne informacje przekazywane przez księdza. Stąd wiedziałam, że są zakony, ale nic więcej o nich nie słyszałam i nie wiedziałam. Gdy dorosłam, w mojej parafii były święte misje, które głosił redemptorysta. Gdy podczas końcówki nauki usłyszałam, jak dwaj uczniowie prosili Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Panie, zostań z nami. Wtedy odczułam w moim sercu taką wielką tęsknotę za Bogiem i przekonanie, że moje miejsce to też jest chyba w klasztorze. Poszłam do misjonarza z prośbą o adres, jednak on mnie nie dał żadnego, nie miał. Zwróciłam się do księdza proboszcza, który odpowiedział mi, że raczej teraz zakony likwidują i też nie ma, jednak dał mi adres. Patrząc na jeden, z głębi serca czułam, że to nie to, czego szukam. A pewnego razu do naszej wioski przyjechała, tak mi mówili sąsiedzi, że przyjechała jakaś siostra zakonna. Wtedy poczułam już tak, że to chyba może to i ja bym tam poszła. I poprosiłam brat, napisałam taką prośbę, ale jej nie wiedziałam, krępowałam się iść. Więc poprosiłam brata i brat pojechał na rowerze i zawiózł to moje pismo z prośbą, żebym ja została przyjęta do tego zakonu.
Ku wielkiej mojej radości otrzymałam pozytywną odpowiedź i adres, pod który mam się zgłosić. To był początek sierpnia 1949 roku. Kiedy zajechałam pod wskazany adres, okazało się, że trafiłam do zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Uznałam to za wielką łaskę i na pewno nie był to przypadek, że trafiłam pod dalszą opiekę świętej Tereny, za co dziś jestem ogromnie Bogu wdzięczna. Po wstąpieniu do zgromadzenia po pewnym czasie rozpoczęłam czas formacji w nowicjacie. Otrzymałam imię siostra Modesta. Czas to się tak rozpędził, że nie wiem kiedy. Dzisiaj, że już skończyłam 92 lata. Moje życie jest obecnie trochę już inne niż w młodości, bo słuch nie ten. Kocham pielęgnowanie kwiatów, w doniczkach, w ogrodzie. Jak ziemią spadnie śnieg, to czasem rankiem chętnie odśnieżam i ile na to siły pozostaje. Ja Bogu dziękuję każdego dnia, że daje mi jeszcze taką radość, siłę, możliwość pomagania. To jest taka moja rehabilitacja. Głównym moim zajęciem teraz jest modlitwa, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po latach intensywnej pracy, przeważnie jako zakrystianka, teraz mam czas, by skupić się na tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. A więc mogę wiele godzin codziennie adorować Pana Jezusa w naszej kaplicy. To jest dla mnie ogromna łaska i radość, która każdego dnia na nowo pozwala mi odkrywać moją małą drogę dzieciństwa duchowego według świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I to, że tak naprawdę ona jest obecna w moim życiu od samego początku. Jezus daje mi dużo siły każdego dnia. Mając 92 lata, to raz tylko byłam w szpitalu 4 dni. Tak więc mam za co Bogu dziękować każdego dnia i wynagradzać za wszystkich ludzi, prosząc, tak jak święta Teresa, o łaskę dla nich, modlę się za kapłanów, za ojczyznę, o pokój w całym świecie. Staram się w modlitwie ogarniać wszystkie intencje i was wszystkich. Czego więc siostra życzy wszystkim widzom, którzy nas słuchają, oglądają? Więc życzę, byście wszyscy dożyli co najmniej tyle lat, co ja i w takim zdrowiu, w dziękczynieniu. Niech święta Terenia prowadzi was drogą dzieciństwa duchowego. Spotkamy się kiedyś razem na balu wszystkich świętych w niebie. Wszystkiego dobrego, niech Bóg wam błogosławi, pochwalony Jezus Chrystus, siostra Modesta od opatrzności Bożej.